Tomek, spotykamy się po wakacjach. Musisz przyznać, że bardzo krótkie były te wakacje w tym roku. Tak, chyba też najkrótsze, jakie kiedykolwiek miałem, bo bodajże w zeszłym roku były to 3 tygodnie, teraz tylko 2. Więc szybko zleciało, no ale jednak dało się odpocząć. Także, tak mówię, szybko minęło, ale już jesteśmy z powrotem i gotowi do pracy. Ja widziałem, że ty bardzo aktywnie spędzałeś ten wolny czas. Powiedz, gdzie łowi się aż tak ogromne ryby, bo widzieliśmy na zdjęciach. Tak, no ja przeważnie właśnie okres między rundami spędzam na rybach i przeważnie jest to Francja. Teraz też właśnie tam pojechałem na południe Francji pod Bordeaux i no praktycznie całe 2 tygodnie tam przesiedziałem i właśnie na rybach. To wynika z tego, że musisz odpocząć od tej adrenaliny i od tego zgiełku takiego? Myślę, że tak. No i też no jakby nie było, to jest moje hobby. Tak właśnie spędzam wolny czas, jakby od małego mi to ojciec zaszczepił i po prostu łapiąc coraz to większe ryby, tak też coraz dalej trzeba było podróżować i znaleźliśmy taką wodę we Francji, na którą właśnie głównie jeździmy, żeby takie duże ryby łapać. No teraz już wracamy na ziemię, zaczęły się przygotowania. Powiedz, jakie masz osobiste cele i też jakie cele drużynowe byś postawił przed swoimi kolegami? Znaczy no myślę przede wszystkim progres, zarówno dla mnie, jak i drużyny, więc oby ten sezon był lepszy, tak jak mówię, indywidualnie dla mnie, dla każdego zawodnika, a myślę, że wtedy też będzie dla całej drużyny. No, zaczynamy, mamy 4 tygodnie przygotowań, na pewno jesteśmy gotowi do pracy, lubimy pracować i myślę, że się dobrze przygotujemy. Tak jak mówię, no, krok po kroku, ważne, jeżeli każdy będzie chciał być coraz lepszy, to myślę, że i będzie lepszy sezon dla drużyny. A powiedz, ty lubisz rzeczywiście te okresy przygotowawcze. Wielu zawodników chwali właśnie ten czas pod okiem Kiko Ramireza, że to się znacznie różni od tego, co wcześniej przeżywali, co wcześniej było w poprzednich klubach na przykład. Znaczy tak, na pewno będziemy dobrze przygotowani, o to się nie martwię, pod okiem trenera i no, lubić czy nie lubić, no, to jest część, jakby nie było sezonu, bardzo ważna. No, teraz praktycznie w te 4 tygodnie musimy zrobić taką bazę, która nam da to, jak będziemy grać do zimy, więc no, im bardziej się przyłożymy, im więcej tych litrów potu wylejemy przez te 4 tygodnie, myślę, to tym wyjdzie nam tylko na lepsze, więc tak mówię, trzeba zacisnąć pięści po prostu i przyłożyć się do treningów i będzie wszystko dobrze.